Hejka, hejka wszystkim, z tej strony Andrew, jesteście na kanale Andrew Play i dzisiaj kontynuujemy granie w Spidermana. Skończyliśmy ostatnio na tym, że zrobiliśmy z wami całą fabułę i zostało nam do zrobienia, tylko co? Zostało nam do zrobienia te ekstra rzeczy, czyli jakbyśmy weszli tutaj do tego, głównego menu, to tutaj w DLC mamy właśnie trzy historie, które właśnie dzisiaj zacznijmy z wami. Mam nadzieję, że półtorej sztuki zrobimy, bo planuję max dwa odcinki na to poświęcić, także już nie zatrzymuję, tylko lecimy z tym koksem go, go, go! The Heist. Zmienić kampanię? Tak, proszę. Mary Jane Watson, zastępczyni redaktora. Początek notatek. Moje źródła mówią, że Magia szykuje się do powrotu. Dawne rodziny przestępcze zostały prawie wyeliminowane, ale teraz zajmują miejsce Fiska. Starzy Donowie niby zgodnie przez lata współpracowali, ale że zrobiło się miejsce na górze, zapowiada się walka o władzę. Okej. Okay. To tylko kwestia czasu, kiedy jedna z rodzin spróbuje podkopać pozostałe. Lepiej wrócę do mojej. No to wszędzie tak jest, nie? Przy odrobinie szczęścia uda się zdusić ten powrót przestępczości w zarodku. Siema, piękna. No dawaj. To coś nowego. Chodzi o gangi Magi. Gangi Bangi Magi. Byli w odwrocie, ale pod nieobecność Fiska i demonów Cosa Nostra wraca do gry. Cosa Nostra. Spokojnie, tygrysie. O Boże. Jasne. Jeden z Donów miał jakieś zagubione arcydzieło, obraz Maria, a teraz trzymają go w muzeum na Manhattanie w Moka. No i? I moje źródło twierdzi, że jedna z rodzin planuje go ukraść. Okej. Okay. W nocy. Okej. Okay. Wygląda na coś więcej niż fascynację sztuką. Skoczę do muzeum. I to lecimy szybko tam. Daleko ci jeszcze zostało, a to mogłem w sumie skrócić sobie drogę. Bum. Bum. Okej, okay, na miejscu. MJ, wygląda na MJ. To, miał rację. Mała armia zbirów próbuje się włamać. Nie rozmączaj się, spróbuję się temu przyjrzeć. Okej. Okay. Tylko uważaj. Jeśli to magia, to nie będą odpuszczać. No właśnie. O, znowu koleś z moją ulubioną frezurą. Proszę bardzo. Jezu, no. Niektórzy zrobią wszystko, żeby nie płacić pełnej ceny za wstęp. Tak, przejść. Czas na pokaz nadzwyczajnej sztuki okiełznywania kryminalistów. Nie dotykając się! Już? Znam część z tych gości. To Federico Frezelli i Sal Patrillo. Należą do rodziny Hammerheada, prawda? Do czego byłaby mu potrzebna Maria? To do niego nie pasuje. Rozejrzę się. Sprawdź, czy nikt nie dostał się jakoś inaczej. Odezwę się, jak coś znajdę. Poszukaj śladów łamania. Okej, okay, no to patrzymy tutaj. Główne drzwi nietknięte. Lepiej sprawdzę inne wejścia. Nie potrafią nawet legalnie zaparkować. Nie. Zaraz, a to co? Ej, a co to? MJ, ktoś zrobił dziurę w świetliku. Zaraz to sprawdzę. Czyli kiedy ludzie Hammerheada próbowali włamać się od frontu, ktoś inny wślizgnął się przez dach? Na to wygląda. Nikogo tu nie ma. Pusto. Czy w nocy nie powinni tu stać strażnicy? Zajrzyj może do budki ochrony przy wejściu. Powinny być tam kamery. Musiały zarejestrować włamywaczy. No. Tak, okej. Okay. Zamknięte. Ha, ha, ha. Zamknięta. Potrzebuję odcisku dłoni. W środku wywęszymy, co się stało ze strażnikami. Damy radę otworzyć ten zamek? Nie bez dłoni strażnika. Właściwie to odcisk dłoni. Jeśli nie znajdziesz strażników, to może uda ci się pobrać odciski z rzeczy, których dotykali. A, tak. Dobry pomysł. Chętnie podaję pomocną dłoń. Dobra. Gdybym był odciskiem dłoni, to gdzie bym się schował? No tu jest coś. To może zadziałać.
A 12 od góry to karaoke, a nie kung fat. Dziwne, ochroniarze się rozpłynęli. Zniknęli. Znajdę więcej części odcisku. O, tam na dole jest. Coś mi się zaświeciło. Okej. Tu jest coś. Gdzieś tu na pewno jest jakiś odcisk. No. I jeszcze jedna. Super. Ochroniarze nie zostawiają tak swoich rzeczy. Chyba, że ktoś ich do tego zmusi. Tam coś się świeci mi. No, do góry. No. Kubek na kawę. Wciąż ciepły. O. Widzisz. Niestety żyjemy w czasach, kiedy ciepły jest nie tylko kubek od kawy. Dobra, to powinno wystarczyć, żeby odtworzyć odcisk. Powinienem móc przekonfigurować skaner, żeby współpracował. Okej. Okay. Mam coś robić? Ty sam zrobisz? Mam. Okej. Okay. Jeśli znajdę czujnik optyczny, będę mógł przesłać dane. Mhm. Okej, okay, tutaj niestety muszę... Nie w tą stronę. W takim przypadku... Tak, ale mi to nic nie da. Ja muszę jakimś cudem przejść się tu i tutaj do góry. No, czyli tutaj zdecydowanie będzie to. Tutaj zdecydowanie będzie to. Tu zdecydowanie będzie... Nie, nie to. Tylko ta równa taka pierda. Później tu będzie na przykład to. Okej. Tu znowu będzie równa pierda. Tu będzie na przykład, nie wiem ile, zaraz luknijmy. Tutaj będzie to i tutaj będzie to. I tutaj wtedy w takim przypadku jak tu minus 2, a tu będzie plus 5, no i masz. Dobra, mam. Przesyłam odciski dłoni. Udało się. Otwieraj. Nie. Bum. Wchodzimy. Weszliśmy. Świetnie. Co widzisz? Żyją. Wygląda na to, że zostali uśpieni. Żadnych śladów walki. To na pewno nic w stylu Hammerheada. Skoro nie jego, to kogo? Jest zapis z kamery? Niech no sprawdzę. Ktoś wyłączył kamerę 5. To podejrzane. Poczekaj, włączę ją, żebyśmy sprawdzili, co miała przegapić. Jest skierowana na jeden z obrazów na wystawie. To musi być Maria. I nikt jej jeszcze nie ukradł. Muszę się jej przyjrzeć i sprawdzić, czemu ich tak do mnie ciągnie. To jest Maria. Maria to znakomity przykład współczesnego impresjonizmu sielankowego. Historia jej kradzieży i odzyskiwań jest niemalże tak intrygująca, jak sam obraz. Dla mnie wygląda całkiem zwyczajnie. Sexy! Wygląda. W muzeum znajduje się wiele cenniejszych rzeczy. Więc dlaczego Maria oszalała na punkcie tego obrazu? Czekaj, MJ. Ktoś tu idzie. Bum! Uważajcie! Spider-Man może wciąż tu być. Też ładna fryzura. A tam ta ładniejsza jest. Mają tu szkło pancerne. Hej, niech Frank sprowadzi artylerię! MJ, goście Hammerheada wezwali posiłki, ale jeszcze mnie nie widzieli. Dobrze, dopilnuj, żeby tak zostało. Coś się schrzani, zmykam z dołu. Dostaliśmy cynk, to znaczy, że tu był. Może zwiała, może został na miejscu. Uważajcie. Jest tam ktoś? Jest. Poza widokiem.
Zaraz będą gliny. Chrzanić to. Zgarniamy cokolwiek i spadamy. Świetnie. Teraz kradną inne eksponaty. Muszę ich zatrzymać, nim uciekną. Wyjść mogą tylko jedną drogą. Tą, którą się tu dostali. No to... gdzie, co ty robisz, panie? Tego człap. Na górze, kretyni! Trzeba było kupić pamiątkę. Wow! Co jest? Widzieliście to? Łamie ci kręgosłup! Tak, on zaraz mi ucieknie jeszcze. No tamtego bij, tego o. Może chcesz nagrodę pocieszenia? Wyślę ci dopierdla plakat tego eksponatu. Ojoj, ja mam tam dwóch. No, 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 ty się odszyb się z tamtych. Ja pieprzę. No, a... no, kurwa. Zjeb. No, już nie zdążę zaraz. Boże, wal go! Jest, udało się. Tamtego, jest. Chodź tu, chodź tu, masz. Łeb. Wow, 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 puść! Bum. Jest. No, ja pieprzę ten... no wyjdź! No, co ty stoisz? Odejdź! Odwróćcie jego uwagę! Już prawie wyszedłem! Nie, masz, łeb. Tam jeszcze jeden ucieka. Nie! Dobry gust. O, super. Okej, okay, tam jeszcze jeden jest, widzę. Okej. Okay. To jeden czy więcej? Tam jeszcze jeden. No biegnij do niego. Bum! Jest. Koniec? Już więcej nie biegną? Okej. Okay. No. Pete, jesteś tam? W porządku? Tak, chyba wszyscy leżą. Tylko zrobił się artystyczny bałagan. A co z Marią? Może tylko chciałem. Ma 5 punktów, uwagę. Trzeba zobaczyć, czy mogę sobie jakieś polepszenia zrobić. Bum. Osłona jest nienaruszona. No to dobrze, to dobrze. Trudno będzie się teraz zbliżyć do Marii. Czyli zadanie wykonane. Mam nadzieję. Tego nikt nie wie, mój drogi. Słuchaj, oddzwonię do ciebie za chwilkę. Dlaczego? Co się dzieje? No tak. Dobrze wyglądasz. Siema, piękna. Bum. Ćwiczyłeś? Nie. Znaczy, no, trochę. To się ładnie jest narysowana. Bujasz się teraz sam, czy wróciłeś do ex? Zadajesz dużo pytań. Jestem ciekawa. Jak każdy kot, co? Lepiej mi powiedz, dlaczego tu jesteś. Czekałam na odpowiedni moment. Żeby ukraść Marię. Aha. Bum. Znowu oni. Rakiety? Kto wpada do muzeum z rakietami? Nigdy nie poznałeś Hammerheada? To jeszcze nie koniec, krystoniaku. Obijemy ci buźkę! Sobie dupę obi. Bum, bum. O ty, masz. Do góry cię, masz. Okej, okay, a to jest grubas ten, co mnie denerwuje jak najbardziej. No bij go. Masz. No, weź go pyknij. Jest. Bum. Gdzie? Który? Widziałem, że ktoś jeszcze coś... o. Bum, i bum, i bum, i bum, i bum! Konie. Wracamy do Marii. Zostaw go! Zostaw go, ty! Masz sztuczki. Sztuczki, sruczki.
Przestaniesz kraść dzieła sztuki. No właśnie. Dzieła sztuki mnie nie obchodzą. Rozwali. Ja. Ma jakiś, aha, pendrive. Będzie draka. Tylko nie to. Będzie zaraz z draką. Co to? Gdzie się podziała? Peter, wszystko w porządku? Sorry, MJ, ja odświeżałem starą znajomość. Z kim? Z kłopotami. O, Misty, tęsknię za tobą. Albo tęskniłam. Tak, w tym momencie co możemy pierdyknąć? Ja wiedziałam, że możemy umiejętności sobie polepszyć, bo tam 5 punktów można było dostać i je dostaliśmy. 5 i tu na 2. Czyli mamy na maksa wszystko. I odblokowany nowy kostium. Kostium zwiększający wytrzymałość. Zobaczymy, jaki tam kostium mi nowy się pojawił. O, ten. Tak, to ten był? Brak, nie, gdzie jest ten wytrzymałość? No przed chwilą był, palnąłem coś. Brak powiązanej mocy kostiumu, ale ten jest sexy dość. Wrócimy do niego? Wrócimy. Czyli to była Blackcat i to ona dostała się przez dach. Pracowała z ludźmi Hammerheada? Tak, pewnie obserwowała mnie przez cały czas, kiedy tu byłem. Tylko powiedz mi, że nie uciekła z Marią. Nie uciekła. Dobrze. Rozwaliła obraz i ukradła dysk, który był ukryty w ramie. Co? Sorry. Jak myślisz, co było na dysku? Dobre pytanie. Porno! I duszno. Ja chyba zacznę trafić choć odciski. Tak, gdzie lecimy, ty mi powiedz. Tam. Zgłoszenie o eksplozji w okolicy Times Square i Bryant. Eksplozji? Muszę to sprawdzić. Bum. Nie chce mi się latać tak sobie. Nie ma na to czasu. Miałem ambicje skończyć to do końca miesiąca, także może się uda. To pewnie kolejny samochód pułapka. Która rodzina tym razem go zastawiła? Hammerhead? Możliwe. Może być ich więcej. Lepiej wezwijmy saperów. Bomby pod spodem? Czas się pomniejszyć. Aha. Okej. Okay. Teraz trzeba będzie te bomby trzeba zbierać, nie? Dobra, mały. Znajdźmy te ładunki. Rozbrojona. Muszę znaleźć pozostałe. Gdzieś tutaj. A tam, na górze. Załatwione. Będą migać światła detonatorów. Gotowe. Została ostatnia. Ostatni dzień. Ostatnia bomba. Gdzie ona? A tam. Pod śmieciarą. Jep. Już wszystkie. No i pięknie. Hammerhead wziął się do roboty. Lepiej sprawdzę, czy w mieście nie ma ich więcej. Okej. Okay. Czy coś jeszcze będzie? Blokowane nowe przestępstwo Medzi. Okej, okay. Tam jest coś. Halo? Spider-Man? Siema. Maki. Dostałem twój numer od znajomej. Maki, co ma dużo sraki. W czym mogę pomóc, detektywie? Co od przez dwa tygodnie miał sraki. Jasne, do zobaczenia. No już lecę. Będę miał się czym zająć, czekając na wieści od MJ. Ten napad na muzeum był bardzo dziwny. Praca dla ludzi pokroju Hammerheada nie jest w stylu Black Cat. Oby MJ na podstawie danych z dysku dotarła do sedna tej sprawy. Do wszystkich. Maria planuje zamach bombowy na ważnego świadka. Incydent rozgrywa się przy Union Square. Przyjęto? Nie mam teraz czasu, moja droga. Muszę lecieć na policję. O Boże, znowu ten debil. No, ty siedziałeś i nic nie robiłeś. Dobra, nie mam czasu na ciebie. Siema, piękny. Odmawiam zeznań. Nie chodzi mi o tę nową kotkę. 20 lat temu pracowałem nad sprawą. Black Cat to podróbka? No proszę. Co się stało z pierwowzorem? Zmarł w więzieniu, ale nigdy nie znaleźliśmy obrazów, które ukradł. Aha. Wpadłem na trop, ale policja nie chce marnować zasobów na sprawę sprzed lat.
Marnowanie zasobów to moja specjalność. Świetnie. Udaj się pod ten adres. Resztę powiem ci po drodze. Okej. Okay. 1500. To mogę sobie na szybko? Nie mogę, bo muszę lecieć i słuchać, co mówisz. Okej. Okay. To czekaj, to zdaje mi to. A to moja największa, niedomknięta sprawa. Okej, okay, czyli będę ci zaraz pomagał. Dać sobie ostatnią szansę. Stary kot lubił kraść sztukę, ale zanim go złapali, obrabował fabrykę wykrywaczy dymu. Wykrywacie dymu? Dziwne. Nie do końca. Wykradł z nich izotop Ameryku 241. Aha, okej. Okay. Kupca zainteresowanego promieniotwórczymi izotopami, ale ostatnio oglądałem film, który dał mi do myślenia. Co jeśli oznaczył nimi skradzione obrazy, aby móc je znaleźć, gdy już wyjdzie z więzienia? No, w sumie. Albo nie mów, bez spoilerów. No i pomyślałem, że gdybyśmy namierzyli izotop, znaleźlibyśmy skradzione obrazy. Mam w kostiumie miernik scentylacyjny, powinien dać radę. Zadzwonię, jeśli coś znajdę. Dzięki, Spider-Manie. Jeśli domknę tę sprawę, spokojnie odejdę na emeryturę. Chyba jestem w pobliżu jednego ze skradzionych obrazów. Sygnał pochodzi z tej skrzynki zasilania. Nie wykrywam prądu. Może to atrapa? A o! Tuba rysunkowa. Okej. Okay. Nie, może zaraz będę musiał zbierać te tuby. Detektywie, znalazłem skradziony obraz. Był w atrapie skrzynki zasilającej. Tak, wiedziałem. Zostaw go. Wyślę kogoś, żeby go zabrał. Jaki widok. Kurde. Czekaj, Hardiego? Tak, pierwszym Black Catem był Walter Hardy. Poszukam jego. Czyli okej, okay, czyli pewnie ojciec jej, nie? Bum. Ej, no nie będziemy je zbierać. Względem na to, że nie będziemy mieć Walter na to czasu. Hardy, pierwszy Black Cat. Felicia Hardy. Black Cat, którą znam. Wygląda na rodzinny interes. Peter? Skaner policyjny zarejestrował strzelaninę przy Hudson i North Moor. Czy ten region kontroluje Marzia? Tak. Nie wiem, co ukradła Black Cat, ale mogła wywołać wojnę gangów. No cóż, wkrótce się dowiem. Wiesz coś więcej o napadzie na muzeum? Tyle znalazłam. Nikt nie wie, co było na dysku z Mari. Ponoć Hammerhead go teraz ma, a rodziny Magi są z tego powodu wkurzone. To pewnie coś naprawdę cennego, skoro znany złodziej dzieł sztuki olał sztukę. Ciekawe, dlaczego Black Cat pracuje dla Hammerheada. Zwykle działa sama. Kto wie? Już dawno przestałem próbować zrozumieć Felicię. Felicię, co? Czyli teraz jesteście na ty. To znaczy, no wiesz, może? Dobra, informuję się o wszystkim, okej? Okay? Co powiesz w swojej teraźniejszej, czyli kiedyś byłeś, że z Felicią kręciłeś, jak byłeś sam? Patrzysz, ta Felicia, widać, że jest zabojana w tobie, pajączku. A ty sobie latasz po tym. Okej, okay, jestem na miejscu. Nie patyczkują się. Trzeba to zakończyć, zanim ktoś zginie. Bum. 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 Koniec? Już wszystkie. No Boże, znowu ten grubas. Pora, więcej was nie było? O ty! No wal go do góry!
Bum. Jest. Nie, nie było aż tak źle. No właśnie, nie wiem. To ty mi powiedz. O, jeden, jeszcze jeden. Janusz. Buziaczka, tak. Jeśli zacznę gadać, im szybciej, tym lepiej. Ta białowłosa kazała nam tu przyjść i narobić hałasu. Wabik na frajera, czyli na mnie. Gdzie ją spotkałeś? Przy sklepie, na Waverly. Chciałem, że buziaczko, bo da. Takie, tak blisko był. MJ, cała ta strzelanina to była zmyłka. Black Cat ustawiła ją, żeby odciągnąć policję od ulicy Waverly. Jedna z rodzin Maggie ma przykrywkę na Waverly. Chyba Ciclero. Może jeszcze ją złapie. Kto jak kto, ale Felicia się nie śpieszy. Jest metodyczna. Mówisz? Ja będę się odzywał. To ten sklep. Dobra, Felicia, gdzie jesteś? Okej, okay, widzę ślady. Jej sprzęt obserwacyjny. Na co patrzyłaś, Felicio? Nie ma tu nigdzie twojego kota? Tu? Oj, oj, powiem wam, że dzisiaj jestem w soczewkach i tak... A tu, słabo widzę. Mam cię. Tu jest. O, jak... Cześć, pająku. Felicio, Marzia to nie żarty. Lepiej z nimi nie igrać. Ale ja tak to lubię. Spider-Man! Pracuję z Black Cat! Na niego! Nikomu nie wolno okradać rodziny. Hammerhead znają Spider-Mana? No wiecie, wyciągacie pochopne wnioski. Ej, pająku! Pracuj dla Cicero! Damy dwa razy więcej niż Hammerhead! Nie pracuję dla Hammerheada ani żadnej innej rodziny przestępczej. To tylko złe miejsce i złapora. Znowu ten gruba smalgo. Bum, w łeb. No jest super. Bum. No, było fajnie, ale gdzie jest Felicia? Gdzie jest Felicia? Lubię cię obserwować. Stare czasy. No Boże. Szczerze mówiąc, nie jestem do końca pewna. Więc czemu tu kradniesz? Bo chcę. Jak nie? Zabiją mi syna. O, wow. Wow. A ty nie jesteś sama! Masz syna! Cholera! Felicia ma syna? Nie możesz. W sumie nic dziwnego jest. No właśnie. Nie mam zamiaru o tym teraz myśleć. MJ, znalazłem kotkę, ale mi zwiała. Proszę, jakie to metodyczne. Ukradła jeszcze jeden dysk. Czyli każda rodzina ma dysk. Ciekawe, co zawierają. Dowiedziałeś się czegoś jeszcze? A ten. Niewiele. Nie powiedziałeś. No właśnie. To może się dla wszystkich źle skończyć. Czego jak czego, ale wojny gangów nie potrzebujemy. Dam znać, jak się czegoś dowiem o dyskach. Dobrze, to dawaj znać. Ja też szybko muszę coś wymyślić. Coś jest w tych okolicach? Nie ma nic. To w ogóle są jakieś biedne okolice. A, nie, czekaj, bo to musi... No właśnie, teraz. Znowu ta idiotka krzycząca i piszcząca. Tutaj jest i tutaj jest. Dobra, lecimy tu najpierw. Zaraz, zaraz. Skrubu? Nie mów, że wyszłaś. Zgadza się! No Boże. Znowu. Żniwą, kochani. O, pomagają mi przygotować nowy show. Właściwie mógłbyś się do nich bójnąć. Naka! Coś mi mówi, że nie zwolnili ich za dobre sprawowanie. Lepiej to sprawdzę. Ta Screwball to taka trochę walnięta jest. Nie wiem, denerwują mnie misje z nią. W sumie miałem tylko jedną, ale denerwująca jest. Do wszystkich jednostek, patrole prowadzą pościg za członkami Marii. Udajcie się do Madison. Nie mam czasu. Muszę tam biec. Tylko przy okazji stwierdziłem, że złapię... Jeśli śledzicie moją karierę, a oczywiście to robicie,
wiecie, że pierwszy duży rozgłos zdobyłem opisując rodziny przestępcze Magic. Media nie jeden raz ogłaszały ich zniknięcie, ale rodziny zawsze później wracały niczym prawdziwe karaluchy, tak jak to robią teraz. Szale, że ludzie je usprawiedliwiają. Detektywie, mam kolejny skradziony obraz. Dobra robota. Zanim skończymy, może domkniemy więcej spraw. Tak w ogóle to jak Hardy zmarł? Próbując zwiać z Rikers. Utonął. Gdzieś tutaj było. Usiłując dopłynąć do brzegu. No dobra, nie interesuje mnie to, ja muszę dalej. Kto wie, może dzięki temu złapiemy też tę nową Black Cat. No tak, to w końcu mój cel. Muszę lecieć, pa. No właśnie. Tu. Bum. Jesteś szalona. Jest. Pora wsadzić fanów Skrubol za kratki. Tam, gdzie ich miejsce. Ej, czy ja cię już nie przymknąłem? Nie? Zawsze musi być ten pierwszy raz. No bij go, stoisz. Okej, udało się. Co tam ona mi napisała? Jedno się nie zmienia. Skrubol zawsze znajdzie jakiś frajerów. No. Co próbowali zrobić? I tu coś jest. Spidermanie! Ale emocje, co? Boże. Mojego nowego show z tobą, Broly Główny! Nie! Sorry, mam już pełny grafik. No właśnie. Reality show, ty. Zrobią wszystko. Aha, czyli będzie ich kilka. No super. Ale pamiętajmy, zostawię to dla was, żebyście w trakcie gry pograli w to. Zrobię tylko jedną, bo... Okej. A jeśli pomylisz kolejność... Sprężaj się! No dobra, dawaj. Pewnie używa wzmacniacza sygnału. Mogę go użyć, żeby znaleźć właściwą drogę. No. To raz, dwa, no dobra. Moc kostiumu gotowa. Moje sieci je wyłączą. Ale z... no czemu ja nie mogę tam podlecieć? Nic. Pokażę kilka celów fotobomb, więc rozglądaj się. Na fotkę we właściwym czasie będzie premia! Skorzystaj z telefotopomby, aby dodatkowa punkty w wyzwaniach Skrubol. Okej. Okay. No wcisnął przecież L2, R2. Okej. Okay. Dobrze, rozumiem. Lubię to! A ja to lubię! No co ty? Wow, najlepszy program świata. Dzięki, Derek. O, no proszę, bo to bomba. Lepiej tam leć. Nie najgorzej. Serio? Lubię to. Nie, zrobione. No trudno. Jak ją znajdziesz, nie daj się znowu wykiwać. Tak, będę uważać. Ona
Sam nie wiem. Zdaje się przynosić pecha gdziekolwiek się pojawi. Black Cat przynosi pecha. Ameryki nie odkryłeś, Pete. A co, ruda, zazdrosna jesteś? Felicio, coś ty znowu zrobiła. Felicio, coś żeś zrobiła. Jeśli znajdę trop Black Cat, może ją doścignę. Ochroniarz najwyraźniej oberwał. Może ratownik mi powie, co się stało. Do ratownika leć, co się stało? Spider-Man! Ktoś chyba ukradł jakąś rzadką książkę. Ochroniarz się okay. Doznał poważnego urazu. Praktycznie wypaliło mu rogówki. Ale wyzdrowie. Muszę zajrzeć do alejki. Jeśli to sprawka Felicii, muszę ją znaleźć. To co teraz? Gdzie? Do góry? Nie widzę, nigdzie nie widzę żadnej podpowiedzi. Tam coś jest. Tam coś jest. O, pokazuje mi, że tu. O, tutaj? No właśnie. Flara magnezowa. To pewnie nią oślepiono ochroniarza. Jeśli zbadam osad, może znajdę Black Cat. Dobrze, dawaj. Tak. Tak, dobra. Zastanawiamy się, co robimy. To... Nie, to też nie pasuje. A tu by pasowało. To byśmy tu pasowali, a to by wsadzili tu i już tu jest zrobione. Natomiast to by pasowało tu i do tego jedno to. Może się uda zaraz? Nie to, kurwa. Tak, trzeba coś wymyślić. No to zdecydowanie będzie to i zdecydowanie może być to i jeszcze może być co? Fuck. To? Nie. Tu też nie będzie pas. O, pasuje. Super. Czyli tutaj mi brakuje jednej rzeczy. To pewnie ta. No, pięknie. Glin. Dobra. Natchloran potasu. Jest ślad. Zobaczmy, no to go. No lecimy. Raz, dwa. Trudno mi się skupić. Nie mogę być ojcem. Znaczy, niby mogę, ale... To się spytaj, a nie się zastanawiaj. No właśnie. Przestępczej rodziny Mafio. Pogadaj z nim. Proszę was, z jednym uderzeniem. No i koniec. Pora wrócić do rzeczy. Chyba ludzie Hammerheada. MJ, wysyłam ci fotkę, sprawdź tę rejestrację. Dobra, dam znać, jak się czegoś dowiem. Udało się? Tak. Udało się. Co jest? Nie ma. Gdzie dysk? Powiedziała, że dostarczy go Hammerheadowi osobiście. Czy nie kazałem ci zdobyć dysku? Tak, ale dała mu te poprzednie, więc pomyślałem... Dałem ci robotę. A ty nawaliłeś! Czekaj! Ej, nie zgrywaj zdziwionego! Przecież wiedziałeś, co będzie dalej. Niedobrze! Nie, tego grubasa nie bierz. Tak, zmiażdżysz mnie, na pewno. Bum! Co mówię, że zmiażdżysz mnie? Masz. To tamten mówił, że mnie zmiażdży. Masz. Łe. Bum. Ojoj, nie zmiażdżyłeś. A to niby czemu? Cyk. Bierzemy książkę, będziemy czytać. Super. No, książkę, która nie ma liter. Proszę panowie, pewnie przetrzymana.
Dostaliśmy 1500 punktów. Śladem Cat. MJ, Black Cat ma kolejny dysk. Jeszcze tylko jeden i Hammerhead będzie miał dyski wszystkich innych rodzin Magi. No to ruszamy. Musimy się dowiedzieć, co na nim. No właśnie. Jest jeszcze coś. Taka tam sprawa. Pewnie nic takiego, chociaż może jednak. Prawdopodobnie nieważna rzecz. Plączysz się w zeznaniach, zacznij mówić po ludzku. Okej, Felicia pracuje dla Hammerheada, bo ten porwał jej syna. Nie wiedziałam, że ma syna. No coś takiego na pewno jest w stylu Hammerheada. No i jest taka sprawa. Wiesz, że przez jakiś czas z nią byłem. No i... O, mówisz serio? To znaczy, nie jestem pewny, ale to możliwe. Muszę się rozłączyć. O Jezus. O nie. Obraziła się. Odzwoń, jak trochę ochłonie. No właśnie. Chyba rozejrzę się po okolicy. Spróbuję zebrać myśli. Ale nie muszę już ulepszyć sprzęt albo umiejętności, bo ja wszystko już sobie ulepszyłem. Ty mi lepiej powiedz, co ja teraz mam do zrobienia. Lepiej tak, dzwoń do tej koleżanki, żeby ona już odchłoniła. I lecimy dalej. Nagranie. No gdzie? Ja chcę dalej, dalej fabułę dawajcie, a nie... Dobrze. To daleko mamy, a blisko już. Chciałem powiedzieć, że... Hej, Peter? O, jest mój Miles, kochany. Tak sobie myślałem, to nie najlepsza pora. Nie, spokojnie, co tam? Nic takiego, znaczy... Zaraz. Robisz teraz coś jako Spider-Man? Można tak powiedzieć. Serio? Ale co? Konkretniej. W sensie, co teraz robię? W tym momencie? No, chyba że cię odstraszyłem swoim pytaniem albo coś. Tak. No tak, pewnie brzmi jak prześladowca czy ktoś taki. Miles, w porządku. O czym chciałeś pogadać? O niczym, niczym. Sorki, mogę poczekać. Zadzwonię później. Nie, muszę go złapać. Aż jakiś gołąb mnie to złapał, no. O, daj mi to. Hej, detektywie, mam dla ciebie kolejny obraz do odebrania. Dzięki, Spider-Manie. Zaraz kogoś po niego. Spoko. Lepiej dawaj do tej ostatniej, po tą ostatni pendrive lecimy. Tak, córkę Felicie. Co by pomyślał? Wiem, co ci chodzi po głowie. Pewnie poszła w jego ślady. Ale nie, sprawdziłem ją. Jest czysta. Aha. Jej jeszcze nie złapali. Policji udało się dorwać jej kostium i sprzęt, ale ona sama uciekła. Sam nie wiem. To się nie klei. Kiedy przesłuchiwałem Hardiego, zdawało się, że naprawdę ją kocha. Raczej nie chciał jej wplątać w swoje zbrodnie. Naprawdę? Dobrze wiedzieć. Rozejrzę się za pozostałymi skradzionymi obrazami. Wygląda? Gdzie jest to kolejny obraz? No, nie ma nic. Tatko nie chciał, żeby córka poszła w jego ślady. Ale córka poszła. Co tu się dzieje? To mam jakiś prześladowców mam. Cześć, MJ. Zanim coś powiesz, udaj się pod ten adres. To ostatnia znana kryjówka rodziny Costa. Dobrze. Jeśli się nie mylę, mają ostatni dysk z danymi. No to lecimy tam. Słuchaj. Nie, ty posłuchaj. Ostatnio trochę za bardzo się zdenerwowałam. Wcale nie. Zareagowałbym dokładnie tak samo. Nie byliśmy wtedy razem. No właśnie, nie byliście razem. Umawiałam się z ludźmi. No właśnie. Jasne. Czekaj, z ludźmi? Z liczbą nogi? W każdym razie... Jesteśmy dorośli. A dzieciak ma kłopoty, więc trzeba go ocalić. Nie zasługuje na ciebie. Wiem. Okej, chyba wiem, co na nich jest. Dawno temu rodziny Magi stworzyły rachunkową bazę danych, żeby zachować pokój. Umieściły dane w jednym miejscu. Żeby je zdobyć, trzeba mieć 5 dysków. Mhm. Więc Hammerhead porwał syna Black Cat. I zmusił ją do kradzieży dysków, żeby uzyskać dostęp do danych wszystkich rodzin. Hammerhead chce się szybko wzbogacić i przy okazji puścić resztę rodzin z torbami. Musimy znaleźć ostatni dysk przed nim. Robi się.
sztuka kradzionej sztuki. No i dobrze. Detektywie, znalazłem kolejne skradzione dzieło. Wysyłam współrzędne. Dobra robota. Powiedz, spotkałeś tę nową Black Cat? A co, nad jej sprawą też pracujesz? Nie, jestem ciekaw. Jaka ona jest? Skomplikowana, frustrująca, manipuluje ludźmi. Ale no, Patrycja, to tak jak ty. Gaczy, albo tych, którzy jej zdaniem na to zasługują. Zdołałaś umknąć? Nie jeden raz. Mogę śmiało powiedzieć, że jest jedyna w swoim rodzaju. Wiem, o czym mówisz. Do następnego. Bye, miłego, odpocznij. Tak, jesteśmy na miejscu, no. Felicio, musimy pogadać. O, tęskniłam za tym. Muszę lecieć. O. Jeszcze i dostał w łeb. Tak myślałem, że... No. Unieszkodliwiła mi wyrzutnia sieci. Tak myślałem. Muszę to zrobić w klasyczny sposób. No to biegnij. Daj spokój, chcę ci pomóc. To się odciel. Jeśli Hammerhead ma twojego syna, nie dasz rady sama. Dlaczego nie? Dotąd radziłam sobie sama. Ale wcale nie musisz. Dlaczego mi nie uciekasz? Co jest? Pracowaliśmy już razem. Wiem, że ucieka. Nie sądzisz? Felicio, dlaczego nie poprosiłaś o pomoc? Bo to nie sądzę, tylko mój i dam sobie radę. Może dla mnie to żaden problem. Chyba, że mówisz o wojnie gangów. To akurat duży problem. Zostaw mnie. Lepiej radzę sobie sam. No czemu? Nie! Przecież biegłem po tą idiotkę. Dlaczego nie poprosiłaś o pomoc? Bo to nie twój problem. Tylko mój i dam sobie radę. Walcie się wszyscy. Chyba, że mówisz o wojnie gangów. To akurat duży problem. Odpuść pająku. Przecież ja... No to łapaj ją. Jesteś koło niej. O! Ale głupi. Jest. O, jeszcze bombę mi dała. Jaka miłość wybuchowa. Wyrzutnie sieci znów działają. Pomogę ci powstrzymać Hammerheada. Jak? Bez zabijania i łamania prawa? Po twojemu się nie da. No, leć, proszę cię, leć. Twój syn, muszę wiedzieć, czy jest... To mój syn. Uratuję go. Uparty pajączek. Chcę tylko pogadać. Wciąż tu jesteś? Mogę tak całą noc, jeśli będzie trzeba. Zaczynasz gadać do rzeczy. Okej, okay, udało się. Chyba muszę się bardziej postarać. Muszę się zbliżyć. Mówię ostatni raz, nie szukaj mnie. Nie szukaj mnie. No chyba nie wie, co znaczy szukać po czesku. Tu jesteś, ty Grażyno. Łap ją, jesteś tuż koło niej. No, no, no. A, by coś tam wciśnie R1, by co? By złapać Black Cat, tak? Okej. Okay. Miałem okazję, ale... No tam ona leci. Hop. Przestań uciekać! Serio? Przecież... No, panie, lol. No lol, skocz do góry. Skacz, no. Ja pieprzę, serio? Pół dnia będę za nią latał. Tak fajnie leciało, czyż tyle razy mnie przez R1 strzeliłem. Czemu nie trafiłem ani razu? Dziwnie, ale okej. Dobrze, że ona w kółko lata. Próbuję cię spowolnić. Jest. Udało się. Bum.
za nóżkę ją. O Boże. Będzie... Przecież właśnie rozmawiamy. Wiem, co jest na tych skradzionych dyskach. No proszę, silny i mądry. Hammerhead nie może ich dostać. Gdy będzie miał czego chce, chłopak nie będzie potrzebny. Daj sobie pomóc. Na przykład jak? Zajmij go, a my znajdziemy twojego syna. Tęsknię. Miło znowu być razem. Nic z tych rzeczy. Szkoda. Okej, mogę to przedłużyć o kilka dni. Słuchaj, twój syn... Czy ja jestem... No wiesz... Później. Najpierw go znajdźmy. A o reszcie... Pogadamy potem. Trzymaj się, pająku. Andrzej mnie zabije. No cóż, co chciałem powiedzieć. Chyba kończymy na dzisiaj. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka, jednak niestety cała seria nam się przedłuży jeszcze o kilka odcinków. Ja byłem pewien, że ja zrobię dwie części, bo ja myślałem, że to jest taki mały spin-off, a nie taki koński, że nawet chyba w połowie nie jestem. Czekaj, chociażby jesteśmy w połowie, czy nie? Tak ciekaw jestem, może luknijmy. Nawet w połowie nie jesteśmy, bez sensu. No to dobra, trudno. Trudno, będziemy walczyć, także widzimy się pewnie jutro bądź pojutrze z... kontynuacją właśnie tego The Heist, a także dalej będziemy walczyć z Black Cat. Miłego dnia wszystkim życzę i do zobaczyska!